Cieszyńskim Teatrze 30 listopada swoje 90. urodziny świętowała Państwowa Szkoła Muzyczna 1 i 2 stopnia imienia Ignacego Paderewskiego w Cieszynie. Galowy koncert jubileuszowy przyciągnął do teatru licznych gości. Nie zabrakło przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, władz lokalnych, zaprzyjaźnionych szkół muzycznych, a także muzyków, byłych i obecnych pracowników szkoły, absolwentów, uczniów oraz rodziców. W części oficjalnej posypały się podziękowania i gratulacje. Ważnym momentem było wręczenie nagród i odznaczeń dla zasłużonych nauczycieli oraz pracowników szkoły. W drugiej części spotkania odbył się uroczysty koncert w wykonaniu orkiestry jubileuszowej, w skład której weszli nauczyciele, uczniowie oraz absolwenci szkoły. Bardzo atrakcyjny program złożony z kilku utworów. Wśród nich kompozycja przygotowana specjalnie na dzisiejszy wieczór przez jednego z naszych absolwentów, wybitnego kompozytora muzyki filmowej, pana Dariusza Górnioka. 90 lat to kawał czasu, to przepiękna historia i pewnie trudno by ją było tak tutaj streścić, ale jak na przestrzeni tych lat zmieniała się Szkoła Muzyczna w Cieszynie? To prawda, Cieszyńska Szkoła Muzyczna jest jedną z najstarszych placówek tego typu w Polsce. Trudno byłoby w kilku zdaniach streścić jej historię, stąd też bardzo nowatorski pomysł, aby zamiast tradycyjnego książkowego wydawnictwa jubileuszowego przygotować flipbooka. W formie elektronicznej staraliśmy się nakreślić historię, całą historię naszej szkoły. Od 1934 roku do dziś każdy z uczestników dzisiejszego koncertu galowego, wychodząc tu przy drzwiach, otrzyma wizytówkę, na której będzie kod QR umożliwiający obejrzenie tego flipbooka zaraz po powrocie do domu. Tak piękny jubileusz to też wielu absolwentów, ważnych osobistości, które wywodzą się z tej szkoły muzycznej. Tak na szybko, jakby pan miał wymienić? Tak na szybko. Chwalimy się zawsze sylwetkami Karola Stryi, dyrektora Filharmonii Śląskiej. Chwalimy się sylwetką Stanisława Hadyny, twórcy i wieloletniego dyrektora Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk. Ale są wśród nich kompozytorzy Wiesław Cięciała, Andrzej Dziadek, czy właśnie wspomniany przeze mnie Dariusz Górniak. Jak urodziny, to czego w takim razie wam życzyć? Co najmniej kolejnych 90 lat funkcjonowania. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik.